Halo, halo, siemano, z tej strony Dawdor i zaczynamy drugi odcineczek Call of Duty World War 2. Zawsze jest na nie. Kto wie, kotku. Może do świąt wrócę do ciebie z medalami na mojej klacie. Ale najpierw dokładnie musimy zająć Marini. Druga misja. Schmeling znokautowałby Lamotę. Bez jaj. Schmeling to nazior. Wyrwałbym chwasta. Wystawili go na świecie i nie miał wyboru. Wszyscy mamy wybór. Nietzsche mówił, że ludzie dzielą się na... nie filozofuj, student. A ta walka Lewis kontra Robinson? Z Lewisem z 38 Robinson wygrywa bez... Zusman wrócił. Skubany. Myśleliśmy, że poleżysz. Jak kiedy tu banda skurczywyków chce zająć beze mnie Marini? Cóż, taktyka działa. Wyrobimy się na święta. Nie stoi po kasznytę. No dobra. Niezła, prawda? No, ja mam takie na kolanie. Dobrze, że będziemy mieć. Dobrze tu wrócić. Dobra, chłopcy. Mamy tu wyjątkową okazję. Szansę na wyrwanie się z Normandii. Będzie ciężko. Wróg broni się między żywopłotami i mają czołgi w okolicy. Jeśli zdobędziemy i utrzymamy Marini, to drogi będą nasze. A skoro Zussman może przyjąć scyzor na bebech i przeżyć, to mamy szansę. As jest znowu w grze, sir. Jestem tak pod wielkim wrażeniem tej gry, że nawet nie wiem, co mam mówić, szczerze powiedziawszy. Też w tym pierwszym odcinku tak też milczałem tam, bo nie wiedziałem, co mam mówić, naprawdę. Operacja Cobra. Hurra! Dobra, pierwszy pluton, ruszamy! Jazda, jazda! Na czołg. Co jest? Gotowy, sierżancie. Ma pan moje słowo. Słowo, tak? Gówno mnie to obchodzi. Jesteś już zdrowy, tak? Jak go klepie po tej ranie. Koń, ser. Wypruwasz sobie flaki, ale nie chcę ich oglądać. Czołgi naprzód! Bolało. Niestety. Trzymajcie się! Będzie trochę trzęsło! Nic nowego! Pearson chyba cię lubi! Ha, ale wy lubią jeść mięso. Ruchy, ruchy! Jedziemy czołgiem. Widzę, że nieźle się trzymasz. Ta, a co jest z tobą? Nie możecie bawić się tak beze mnie. Co ty, Pearson zabrania nam się bawić. Wiesz, czemu tak po tobie jeździ? Przełęcz Kasserine! Straciłem tam najlepszych przyjaciół. Tak, przywalili mu z artykułu 15 i zdegradowali. Musiał grać twardziela, a jego ludzie za to zapłacili. Misję chuj strzeli. Zmasakrowali nas. Naziści nie mieli litości. Przeżyliśmy tylko dlatego, że nie zdążyli zablokować zachodniego wyjścia. Prawie wszystko straciliśmy przez tego gnoja. Turner dalej mu nie wybaczył. Tak naprawdę to on podał go do raportu. Pearson myśli, że jak będziecie wzorowym plutonem, wymarzą mu to za akt. Tylko my na to harujemy. Tak, wreszcie złapałeś. Dlatego nigdy się nie podda. Zabiłby, żeby mieć czyste akta. Wiesz, za co ja bym zabił? Fajnie wiedzieć. Za porządną samę. Przecież właśnie jadłeś. Ej, takie gówno się nie liczy. Ej, zjadłoby się coś z grilla. Nie mieli żadnych szans. Będzie chyba bez otwartej trumny. Ej, to jest czyjś syn. Nie, tam to Szkop. Daniels ma rację. Nie wszyscy są źli. Dali nam Keplera, Mozarta. Patrz się, studenta. Marlene Dietrich. O, i to już prędzej. I nie zapomnijmy o wynalazkach. Prasie drukarskiej, mikroskopie elektronowym. Frankfurterka. Nie wyrobię z wami. Ładna grafika dosyć. Leci w tę stronę. Sztukasy nadlatują. Cholera. LOL. Jazda z ciągu! Ja nie wiem, co mam mówić, naprawdę. No, zaczynamy. Kurde, biegnij. Przejdziemy bokiem! Ruchy! Zbiórka przy tunerze. Słychać ostrzał przeciwlotniczy. Przejmiemy jedno z ich dział przeciwlotniczych i załatwimy te sztukasy. Dobra. Wszyscy padli! Musimy rozwalić KM-y! Oflankować ich od lewej i prawej! Ruchy,
Dostał. W dziuba. Nie zatrzymywać się! Ten też dostał. Oj, z tym celowym trzeba mieć naprawdę. Już trochę lepiej mi idzie od samego początku, ale to jest taka wolniutka gra, właśnie o to chodzi. Rzucam granat! Ciekawe, ile ich tam siedzi, bo na razie to wybijam tam czterech i cały czas przychodzą tam do tych KM-ów. Pewniak obrywa. Teraz. Teczka. Please help, apteczka. Dość, i to działa. No dobra. Powtórzymy to. Chyba, że prawą stroną byśmy. Tu jest bardziej odsłonięty teren i tam jest mniej tych KM-ów, więc. No! No nie ma tak wejść komuś pod celownik. Już nie wolno sobie nawet postrzelać normalnie, bo ci wejdzie pod celownik. Dobra, lecimy teraz. Granat dymny! Smoke, lecimy. Trzeba wykorzystywać te granaty, bo co tam mi szkodzi. Dobra. Tam nikogo nie widzę. Tu niestety kogoś widzę. I to dość dużo. O Jezu, ile ich tu jest. Ja się dziwiłem, dlaczego ich tam tyle do tych KM, do tych KM-ów idzie. Tak, Zusman ma tutaj apteczkę, może mi dać. Ale amunicji to też tak średnio ma z tą amunicją, a tuner jest z drugiej strony w ogóle. Powoli trzeba ich ubijać. Nie mogę tak zrushować, bo to jest bardzo niebezpieczne. Dobra. Wchodzę na piętro! Chyba tu nikogo już nie ma. Przebić się na pola! Musimy się spotkać! Amunicja, ej, suj! Daj amunicję. Dobra, lecimy. Stogisiana. Spoko słona. Przynajmniej jej nie widać. No i na blisko są. No, wychyl, wychyl. Uciekają. No to.
No gdzie uciekacie? Ale ten broń ma strasznie mało amunicji, albo mi się tak wydaje po prostu. Naprawdę ma mało. No bo szybko schodzi strasznie. Prawdziwe wojna, patrzcie co się dzieje w ogóle, ile ludzi jest tutaj. Nie wiem, dobra, poddali się. Apteczka. Na górę, lecimy. Resztu kasy rozwalają nasze czołgi! Czołgi potrzebują wsparcia! Przejmiemy to działo pelot za drzewami! Tylko weź stąd wyskocz. Dobra. Ten kar jest... Tym karem się wolny i przeładowuje i na dalszy dystans jest trochę lepszy, tak mi się wydaje, ale ciężko jest. Nie zdejmuje na hita, to jest minusik taki mały. I patrzcie jak długo przeładowuje, więc... Tego maszynistę, nie wiem jak to nazwać. Zdziała trzeba było zdjąć. O. Bierz to ciało i rozwal sztukasy. O, będziemy rozwalać sztukasy. Tylko amunicję bym poprosił, panie tuner. Ole, rzucił. Bombowce rozwalają nasze czołgi! Musimy je zdjąć! Nadlatują! Dobra. Na drugiej! Strzelam, Boże. Radia wydaje się być wkurzony. Szkopy nie wiedzą co się dzieje. Leci więcej. Ale skąd? Przed nami. Dobry strzał, Daniel. To strasznie, to działo się tak strasznie wolno obraca, więc nie mogę tak szybko się... Jezus, co ja robię tutaj? Gdzie? Jeszcze nie! Jeszcze coś? Dobra, jest! Udało się. Na dziewiątej wysoko! Hu hu hu. Na 11 wysoko. Wal do nich, Daniel. No wale przecież. Oj, tego nie zauważyłem. Nie zdążyłem się obrócić. Dobra robota, Daniel. Jak dobra robota, to dobra robota. Hej, to Perez. Hej, Perez. Nic ci nie jest? Dorwali Millsa w zasadce. Ale odgryźliśmy się. Ocalali, okopali się przed nami z pakami. Musimy ich załatwić. Dobra, Pearson, przejdź z zespołem przez sad i znajdź pozycję na wysokości. Jak osłabicie paki, poprowadzę szturm z Perezem. Ta jest! Daniel, Zussman, za mną idziemy! Dobra, idziemy za Pearsonem. Ale z buta wiesz, co zrobił. Turędy, tędy. Perez mówił coś o pak 38. Co to niby jest? Niemieckie działa. Przeciwpancerne. Nie czytałeś odprawy? Co mamy zrobić z działami przeciwpancernymi? Nie. Nie! Mamy tu która mówi, że za 3 minuty ja obiad. Nie mogę. Co, że się takie kolorystycznie tak zrobiło? Ach, cholera. Szkoda, że nie dostałem się wcześniej do tego działa. To nie twoja wina. No, lecimy. To zbrodnia wojenna. Co ty, kurwa, nie powiesz? Mamy sobie punkt obserwacyjny. Co z nazistami? Wyciągnij lornetkę!
Perez i jego chłopaki. Perez i jego chłopaki. Musimy rozwalić tę obsługę paku. Dobra. Otworzyć ogień. Dwa paki w polu widzenia. Daję z tej obsługi. Bum, bum. Bum. Pearson, wskaż mi wrogów, gdzie ty jesteś. Wskaż wrogów! Apteczka zawsze się przyda. Musimy to szybko skończyć, bo obiadek wzywa. No, no cóż, trudno. No, to szybko dosyć ich załatwiliśmy. Nie ma czy nigdzie amunicji? O, jest tam. Oj. Dobra, czołgi. Gdzie teraz? Uwaga! Nasze czołgi przejeżdżają przez okopy. Kolejna pozycja wroga zaraz za żywopłotem. Kryj się za jednym czołgiem. Dobra, za tym się schowamy. Czołgi do ataku! MG-42! Schowajcie się za czołgami! Zapołudzamy smut! Osłońcie się czołgami! Kopy wybiegają z okopów! Rzucam granat dymny! Tak trochę na środku się wybrałem, mogłem być z boku bardziej, ale... Trudno. Strzelec! Wal do tego gniazda MG-42 po prawej! Ognia! Po prawej? No mnie tam nie ma w ogóle. Rzucam dym! Przecież stoję. Ja nie widzę nic. Tu nikogo nie ma. Rzucam granat dymny! Dopadniemy was! Uwaga! Nasz czołg oberwał! Ostrzał z paku! Musimy je natychmiast zlokalizować! Nie możemy się ruszyć, póki nie zdejmiemy tych paków! Właśnie wyżej, pozbądźcie się obsługi dział! Nie. Idź do jednej z tych stodów. Znajdź pozycję snajperską. Do której mam stodoły iść? Daj znać, gdzie są! Jak mam tu wejść? No. Doszli do pozycji snajperskiej. Weź karabin z lunetą i załatw te ciała. Dobra. Zlokalizowałem trzy paki na nie. Celuj w amunicję. No proszę. No jak mam iść? No chodź jeść, proszę przerwać. Dobra, wracamy za chwilę. Zaraz będę, siema. Dobra, halo, halo, już jestem. Bo zjadłem. Nie wiem, gdzie jest amunicja. Nie wiem, co, gdzie jest. No gdzie jest ta amunicja, Łosiu? Tu nikogo nie widzę nawet. Tam jest jakiś cel. No, no spoko. Powiedz mi, gdzie. To ci zniszczę. No kurde, ziomek. Tu jest jakieś gówno. Można to wysadzić. No ale gdzie? A tu. No.
Proszę panie. Oczyścić te okopy! Dzięki, że mnie osłaniałeś, taniec! Spoczko, spoczko, ziomuś. Nie ma za co. Wszystkie czołgi! Ostrzał okopów! Oczyśćmy je! Pearson, zabierz tam swoich ludzi i oczyści okopy! Zrozumiałem! Wszyscy naprzód oczyśćmy te okopy! Ile tych tutaj? Daj mnie tego kara. A, chciałem go zabić. Na ziemię! Szybko, szybko! No i pięźle, Daniel! Padnij! Się poddają. Gdzie jest ten żółsmen? Na ziemię. Dawać to do mnie! Niech pozabijał, ale nie wiem czy mogę. No i bardzo dobrze, że Turner żyje. Poruczniku. Czekajcie, dowódca! No, przyjechał pan dowódca. Dobra, słuchajcie. Atakują kompanię Charlie przy kościele. Potrzebują od nas wsparcia. Natychmiast wyślij ludzi. Sir, jesteśmy mocno rozciągnięci. Rozciągnijcie się bardziej. Tak jest. Kurwa. Rozwalimy te jeepy, ale potrzebujemy wsparcia. Dobry plan. Perez! Pearson uda się z tobą z oddziałem. Nie dam rady. Dostaliśmy rozkazy Collinsa. Ruszamy na zachód z 11. O, ale gówno. Naszym kończy się czas! Jesteście zdani na siebie. Bierzcie jeepy i w drogę. Ruchy! Dobra. Ruchy, Charlie zalewa gówno, musimy im pomóc. Ruchy! Ruchy! Charlie zalewa gówno. Nie, nie chcę... Nie chcę sterować, ja nie lubię samochodów. Turendy do Marini! Tą drogą to następna wioska. No dobra. Uwaga, spory zakręt, ostrożnie! Przed nami rozwidlenie! Dobra, spoczko. Wypadrujcie wycofujących się szkodzą. Oh shit. Wpadną prosto na kompanię Czarny. Oh shit, man. Lecimy. No. Lewo, no próbuję. No widzę przecież. Jadę. Przed nami pancery. Ostrożnie. Jezu. Już niedaleko. Do deki. Którędy? Nie, co ja robię? Prosto, jedź prosto. Oh shit. Trzymaj się. Tędy chyba też mogę. Zusman! Za kierownicę! Stanę za działem! Wreszcie. Wrogie jeepy! Szwabskie jeepy przed nami! Droga zablokowana! Widzę jakąś wyrwę, trzymaj się! Żołnierze wroga tą po prawej! Widzę, widzę, widzę. Szczylam do nich. Prosto, rozwal to. Już niedaleko. Kompania Czarni w tamtym domu. Otoczyli dom. Leci więcej. Nie wiem, czy są nasi, czy są źli. Kilku. Czysto!
z biureczka. Musimy przestać się tak spotykać. Chyba nie wymiękasz, Murphy. Dzięki za odsiecz. To kapitan Davis wydał rozkaz. Dobra. Za późno na dalszy atak. Możecie sobie odpocząć. Przepraszam, sierżancie? Czy po drugiej stronie nie czai się armia Szkopów? Powinniśmy chyba znaleźć lepsze miejsce na obóz. No. Jasny szeregowy, zajmij nam pokój w Ritzu. Sir. Po prostu się boję. Zajmij się własnymi problemami. Na przykład swoją cholerną raną. Nic mi nie jest, sierżancie. Daniels, przypilnuj go. Od wroga niebezpieczniejsza jest tylko duma. Czaję bazę. O brzasku zajmujemy Marini. No, Marini w następnej misji już niedługo. Nie więc... mogę uwierzyć, że znów walczę u boku Zussmana. Dość dobrze się trzyma, zwłaszcza, że przeszliśmy przez mile żywopłotów. Można by pomyśleć, że Pearson da mu luzu. Nic z tych rzeczy. Także widzimy się w następnym odcineczku, już trzecim. I do zobaczenia, zostawcie subka, lajka i wszystko. Jeżeli wam się spodobało, oczywiście. Do zobaczenia, siema.